Niemcza. Niewielkie, dolnośląskie, senne miasteczko leżące na wzgórzach niemczańskich, na przedgórzu sudeckim, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Wrocławia, liczące może 3, może 4 tysiące mieszkańców. Dziś niewielkie, ale w średniowieczu stanowiące jeden z najważniejszych ośrodków krotowych w skali całego Dolnego Śląska, konkurujące z Wrocławiem, konkurujące z Legnicą i innymi ważnymi ośrodkami, leżące na ważnym trakcie handlowym łączącym Czechy, łączącym Pragę przez ziemię kłodzką ze Śląskiem i z terenami środkowej i północnej Polski. Prosto z wiecznej i zimowej Niemczy dla Państwa profesor Krzysztof Jaworski. Badanie rozpoczęto tutaj w 50 roku. Wiem, że ten rok się często powtarza, ale właśnie wykop numer 2 zaowocował największą liczbą zabytków, największą liczbą obserwacji. Chyba najpiękniejszy przykład wału drewniano-ziemnego z oblicówką kamienną odkrytego w skali całego Śląska został znaleziony właśnie w tym miejscu. Jest on na południe ode mnie w odległości, południowy wschód ode mnie w odległości 8-9 metrów. Nakładające się na siebie przynajmniej 7 poziomów, 7 faz konstrukcji obronnych. Niektóre o rozwiązaniach typowo śląskich, inne nawiązujące swoją formą do pewnych rozwiązań morawsko-czeskich. I wreszcie na samej górze układy późno-średniowieczne. Pierwszy etap badań archeologicznych w Niemczy od 50 roku do 65 roku stanowił część tak zwanych badań milenijnych, koordynowanych przez Polską Akademię Nauk, badań związanych z obchodami tysiąclecia państwa polskiego. Dlatego też stanowisko niemczańskie było odwiedzane podczas tego etapu prac przez najwybitniejszych polskich historyków, archeologów, tak zwanych historyków kultury materialnej, ale też pisarzy. Chyba taką najbardziej znaną osobą, znaną nie tylko środowisku archeologicznemu, był znakomity nasz prozaik i reportażysta Paweł Jasienica, który jeden z rozdziałów swojej książki Świt słowiańskiego jutra poświęcił właśnie wykopowi numer 2 w Niemczy. Spotykamy tam na kartach jego książki takie osoby właśnie jak profesor Hołbowicz, jak inni archeolodzy wrocławscy prowadzący badania w Niemczy. Patrzę sobie na to zdjęcie okładkowe i tak myślę, tak, ono zostało zrobione właśnie w tym miejscu, może 3 kroki za mną. Znajdujemy się w miejscu, gdzie we wczesnym średniowieczu rozciągało się pole cmentarne. Jedna z największych przebadanych przez archeologów nekropolii wczesnośredniowiecznych w skali Śląska. Profesor Kaźmierczyk zakończył w 1981 roku badania w Niemczy właśnie w tym miejscu po przebadaniu blisko 200 pochówków szkieletowych wczesnośredniowiecznych. To było cmentarzysko, które stanowiło znakomity pawilon doświadczalny dla przyszłych pokoleń archeologów. Bardzo ciekawe układy pochówków, niektóre wręcz spektakularne, świadczące o stosowaniu praktyk antywampirycznych, ale jeżeli czytelnik chciałby więcej dowiedzieć się na temat tego cmentarza i tego, co tu się znajdowało, to polecam nie tylko tą książkę, ale mam głębokie przekonanie, że i kolejne tomy edycji Wczesnośredniowieczna Niemcza. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod tytułem Wczesnośredniowieczna Niemcza. Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczech z lat 1950-1981. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.